Serdecznie na 21. Międzynarodowym Turnieju Linii Różowym o Grand Prix Stanowic. Już widzimy zawodnicę dzisiejszych zawodów, które są do prezentacji, ale i cele jednej z nowych zawodników tego roku. Legenda, Marian Piaskowski. Dzisiaj na stadionie gościmy także innych byłych zawodników, jak pan Ryszard Pawiszewski, pan Jerzy Rębas. Równo się ustawię. Pan Jerzy Patecki. Tak, to za linii dostał. Rozdź do języka. Jest również pan trener Piotr Paluch. I oczywiście ksiądz kapelan Eli Gorzów, Andrzej Sztutarek. Oddaję głos organizatorowi. Witam serdecznie wszystkich Państwa, naszych miłych gości, zawodników z Gdańska, Częstochowy, Wawrowa, z powiatu gorzowskiego, z Czech i z Niemiec. Witam serdecznie publiczność, witam jeszcze raz serdecznie tych naszych legend sportu żużlowego. Rysiu Fapiszewski, rączka. Jerzy Padecki. Zbigniew Padecki. Bogusław Nowa. Jerzy Rębas. Wyżej, Jurek, wyżej. I witam wspaniałą publiczność. Rozpoczynamy 21. Międzynarodowy Turniej Mini Torów Żużlowych. Zapomniałam, przepraszam, jeszcze Paweł Flip, jeden z pierwszych uczestników naszego z lat 90. były żużlowiec. Witam księdza, naszego prałata, uczestnika, dziekana, uczestnika prawie tu większości imprez Stanowica. Witam pana prezesa byłego klubu Stali, pana Antoniego Galińskiego. Piotra Palucha. Rączka, panie Piotrze, panie trenerze. O właśnie, żeby wszyscy wiedzieli. No i wszystkich miłych naszych gości. Jest obsługa karetki, jest pan doktor też, także wszyscy są. Więc zaczynamy od najmniejszych zawodników. Klasa 50 cm. Kasper Król, Gdańsk. Numer 2. Mikołaj Kręta, Gorzów. Numer 3. Adam Nie Jest Chleba, Czechy. Gdzie jesteś, Adamie? Rączka do góry, żeby wiedzieli. O właśnie. Dawid Pietrzyński, Częstochowa. Gracjan Siwek, Wawrów. Krystian Gręda, Wawrów, numer 6. Numer 7, Dominik Woźniak, Wawrów. Numer 8, Denis Andrzejczak, Wawrów. Numer 9, Dymit Klip, Wawrów. Syn Pawła Klipa. No i 10, Bartosz Lewandowski, Wawrów. W klasie 80 cm występują Mateusz Łopuski, Gdańsk, Cindy Weber, Czechy,
Cindy Weber Niemcy, ale startuje z licencją czeską, więc dlatego mówię Czechy. Numer 3, Patryk Głodek, Zagrób. Numer 4, Paweł Cyburski, Gdańsk. Numer 5, Bartosz Cyburski, Gdańsk. Numer 6, Kamil Bydleski, Babruk. Zeszłoroczny zwycięzca. Numer 7, Oskar Leszkiewicz, Babruk. Chciałbym jeszcze prosić naszego księdza dziekana o parę słów, w związku z tym, że jest to naprawdę chyba jubileuszowy też występ księdza na naszym torze i pomoc zawsze. Bardzo, bardzo serdecznie witam Was, drodzy adepci tego pięknego, wspaniałego sportu, jakim jest speedway. I tych najmłodszych, i tych starszych. Zapewne przypominacie sobie w ubiegłym roku, a dlaczego tutaj, kiedy się spotykamy. Witam Waszych rodziców, Waszych opiekunów, Waszych trenerów, wszystkich, którym bardzo zależy, żeby te zawody odbyły się dzisiaj pięknie, wspaniale, bezpiecznie, żeby wszyscy mogli być zadowoleni. I ci, co wygrają, ale i ci, którzy będą pokonani. Nie ma pokonanych, bo już tu Wasza obecność świadczy, że macie tego ducha walki. I tego Wam serdecznie wszystkim życzę, abyście z wielką radością mogli powracać do swoich domów, do swoich rodzin i dalej szkolić się, udoskonalać ten piękny sport, jakim jest speedway. A wiemy, że polski speedway jest najlepszym speedwayem na świecie. Dlatego dorastajcie do tych najlepszych. Wszystkiego Wam życzę najlepszego. Dziękujemy. Chciałem poprosić jeszcze dwa słowa pana trenera Staligorzu, radnego miasta Gorzowa, pana Piotra Palucha, no bo on też na tych torach kiedyś dawno, dawno zaczynał, ale to już było bardzo dawno. Parę słów. Witam serdecznie. No ja na takich torach nie zaczynałem, nie miałem takiego szczęścia jak wy, chociaż bardzo bym chciał. To jest dobry prognostyk i dobre takie przetarcie, jeżeli chodzi o duży speedway. Zaczynać w takim wieku, później motor wyżej, 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 na samym końcu 500. Pewnie wielu z Was w wieku, załóżmy 14 lat, marzy o tym, żeby jeździć na 500, prawda? Kto chce jeździć? Wszyscy. O, wspaniale, wspaniale. No nic, życzę Wam wszystkiego najlepszego, sukcesu. Przede wszystkim bezkolizyjnej jazdy, zdrowia, niech wygra najlepszy. I pamiętajcie, że to jest zabawa, to nie jest, że każdy musi wygrać. Jest pierwszy, jest ostatni, ale po zawodach musicie sobie podać ręce, porozmawiać, podziękować. A następnym razem ten, co był ostatni, będzie pierwszy. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego i niech zwycięży najlepszy. Dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo. Teraz zawodnicy udadzą się już do swoich boksów, do swoich motorów i za chwilę zaczynamy zawody, który będzie rozgrywany na przemiennie. Zacznijmy od 50, od biegu motocykli 50, potem będą 80 i na zmianę będą 50 z 80. 50. Pierwszego pola Mikołaj Klentarzyn w Babru. Rzutem kaptu. Drugie Babru. Nie jest to na to,
zaczynamy bieg. Bieg czerwony, bieg czerwony. Zabrakło jednego zawodnika na starcie, który... Thank you.
drugim miejscu Cindy Weber, Niemcy, trzecie miejsce Mateusz Łopuski, Gdańska i troszeczkę poprzedzona z Mateuszem Herbonym, pierwsze pole.
Kuźko Biały, trzecie miejsce, 1 punkt. Maskar Leszkiewicz i w kasku czerwonym ostatni bez punktu dojechał Bartosz. Jeszcze raz obsada. Numerem 5 Krasny Siwek, pole pierwsze. Pole drugie Krystian Gręda. Pole trzecie Kasper Król. I pole czwarte Dominik Wojciech.
na granicy ta dama nie jest chlewa. 3 punkty, 2 punkty Denis Andrzejczak z Wawrowa. Punkcik to był Dawid Piestrzyński. I ostatni, 4 miejsce Mikołaj Klębek z Wawrowa. Przy Łopucki, to jest zawodnik z numerem 1, zwyciężał ten kraku. On właśnie podjeżdża jeszcze pod taśmę. Mateusz Łopucki, zeszłoroczny zwycięzca. Aczkolwiek w klasie 50, w tym roku w wyższej klasie. Wyniki biegu 5. Bartosz Lewandowski w kasku niebieskim 3 punkty, 2 miejsce i 2 punkty Kasper z Gdańska. Punkcik Dimitra Tiba, który wywrócił się już za metą i 0 punktów Dominik Woźniak. 3 reprezentantów. Thank you.
drugi, czwarty z problemami tutaj wjechał na łuk, na ten wał, ale na szczęście nic złego się nie stało. Oskar Daszkiewicz, szósty bieg. Klasie 50. Krawężnika z numerem 5 Gracjan Siwek, z numerem 8 Denis Andrzejczak, z numerem 6 Krystian Grejka. Wszystko się działo na ostatnim łuku, na ostatnim okrążeniu i prosimy teraz o traktory, będzie równanie toru. Masakra po prostu.
Pozostała nam już taka rywalizacja w klasie 50. No, nie! Jedź! Jak ósme. Jak ósme w numer 10 Bartosz Lewandowski, a tam prowadzenie. Zwycięzcą 10. biegu Kasper Król Gdańska. Kasper, Dominik
ich ma tyle, jest co jest drugie zawody. Adam jest na maszynie. Jeszcze trzecie. Jeden punkt do końca musi obronić się przed atakami na grety. Tego kolegi z Wawrowa 0. I Kasper Król dojeżdża do mety. Trzecie miejsce dla niego. I czwarty będzie Denis Andrzejczak. Jeszcze krótka przerwa, podliczenie wyników i za chwilę już dekoracja. Prosimy o troszkę cierpliwości. Nie zderzyły się dwa samochody osobowe. Ostrzegamy, zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Dwójce w Górskim po wypadku w Strzelnie. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Dwie osoby są ranne. Między Brzezinami a Orawą Mazowiecką wprowadzono ruch wahadłowy. I jeszcze sygnał z pozdrowieniami z gorącej linii na MFM 600 700 800. Dzień dobry, chcieliśmy pozdrowić wszystkich kosztów, którzy stają do zakupanego w strasznie długi. Radce stoją, wszędzie stoją. Wszędzie i zawsze słuchajcie MFM. Fakty, opinie, komentarze. Nie mam problemu zaskoczenia. Tak pierwsza deklaracja o przyjeździe do Polski na lipcowy szczyt NATO Baracka Obamy komentuje Ryszard Czarnecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem polityka PiS-u ta deklaracja jest argumentem za tym, że stanie z Polską na to? Zamierzają wokół Trybunału Konstytucyjnego w naszym kraju. No. Najpierw 50 cm sześciennych. Widzisz, bo to w zawodach rowerowych. W krosie. Super. W turnieju klasy 50 pierwsze miejsce zajął Adam Nies Chleba. 11 punktów zawodnicy zawodnika Szczek. Drugie miejsce. Dzisiaj jest trój, nie jesteś kanapką. Lewandowski bardzo. Jeszcze medal, bo nie ma kanapki. Bartosz Lewandowski zawodnik. Trzecie miejsce pobiegło dodatkowym. Kasper Król z Gdańska. Czwarte miejsce. Denis Andrzejczak, niestety defekt tego dodatkowego. Trzecie miejsce. I dalsze miejsca, piąte. Dawid Pietrzyński z Częstochowy. Szóste miejsce. Krystian Grenda z Wawrowa.
Siódmy miejsce, Dominik Woźniak z Wawrowa. Ósme miejsce, Gracjan Siwek z Wawrowa. Dziewiąte miejsce, Mikołaj Kętak, również Wawrów. I dziesiąte miejsce, Limit Flip, także Bóg Speedway Lab. Pancie czeka jeden, daj będzie fajny. Ale jeszcze nie teraz. Nie. A jasne. Aha, wiesz? Ciężko. Przyjechał bez schodu, bo jechać ciepło. Ja dzisiaj jestem. Taki, dobra. Marian, ale nie masz piwo robił? Bo my mamy 5. Za dużo już nie jest. Więc dlatego nie dałem. No właśnie, dzisiaj plecaki. Dobrze by. Inny kolor. Ja co roku śpiwór. No ale to przez rok, jak się od tego do Mikołajek znowu coś zrobimy, żeby zimą mu się do niego. A zimą to mi zimą śpiwory. To tak. Wszystko jest na miejscu. Górę lepiej widać. Paweł, zobacz jak ty żeś kiedyś stał taki malutki. 20 lat temu ponad. Ale opony były. Co? Jeździło się na piasku, takie pokoski. Tak, pokoski, piach, nie żur. Rodzice nie marodzili, że szpiwór tutaj dostał. O, właśnie. Super, widzisz jak się opłacało, a tata już narzekał. 4 godziny byliśmy tutaj, ale zobacz, warto. Tata uwieczni to zdjęcie zrobi, będzie wlecić. Naprawdę. Złoto. A te mniejsze to będziecie miały. No to już rejdą na te pływa w pokoju. Albo siostry. No widzisz? Tata, pójdę w nie w poniedziałek do szkoły. Moje brawo. Na wagary. Poniedziałek na wagary możesz iść. Przed wyborami zawsze chodzili ci posłowie i wyborami. Ja nie będę 5, bo ja mogę być 4. Kto będzie najmłodszym zawodnikiem z was? Dymi! Który to jest? Dymi! Ale masz szczęście! Pani starosta specjalnie ufundowała do tego. Ale piła, brawo! Brawo! A Dymi już kryją! Bo nikt nie wiem, co to wiesz. Zobacz. Specjalna nagroda dla najmłodszego uczestnika dzisiejszego rodzica Dymitra Kliba. Syna Pawła. Jak jedziesz, to pij, jak nie jedziesz, to nie pij. Jest przysłowie. Nie, piłeś, nie jedz. Nie piłeś, nie jedz.
Przecież Maria na znajomkę zaprosiła. W czwartym włącznie. To na razie dziękujemy. Tam się spokoju, a później wszyscy się jeszcze tu zejdziemy. Dziękujemy uczestnikom turnieju 50. I przechodzimy do dekoracji zawodników z 80. Ja bym powiedział, żeby wszystkie plastrony jeszcze ogłoszenie wyników w 80. Proszę o uwagę wszystkich zawodników. Wszyscy zawodnicy, uwaga. Plastrony, które otrzymaliście, po dekoracji proszę przekazać do pana Bogusława Nowaka. Plastrony, które otrzymaliście do pana Bogusława Nowaka, zaraz po dekoracji proszę przekazać. I wyniki w turnieju 80. No i ciekawe. Udział wzięło 7 zawodników i pierwsze miejsce niepokonane dzisiaj Kamil Pytlewski, Bóg z Pitnej Wawy. Kamil! Miejsce drugie po biegu dodatkowym Paweł Tyburski z Gdańska. A tak przepraszam, temu się należy nagroda, co tak trenuje? Też. Tak? Trzeba. No trzeba mu dać, chłopcze. Całą zimę jeździł. No ale co zrobić? No. Jedziemy. Trzecie miejsce. Przyjdzie tak po nagrodę, on się upomina zawsze. No ale... I dalsza klasyfikacja, czwarte miejsce Mateusz Łopucki z Gdańska. Piąte miejsce Oskar Leśniewicz, Duch Spidy Wawrów. Szóste miejsce Bartosz Tybulski, Gdańsk. I siódme miejsce Patryk Głodek, Duch Spidy Wawrów. Nagrodę wręczają oczywiście pani starosta Małgorzata Domagała i organizator turnieju w Stanowicach, pan Marian Piotrowski. Nie, ja dam radę, jeszcze tak tu nie wiem, wezmę pisaczek albo coś. Jeszcze medal. Teraz jeszcze od kierownika startu puchar. Od kierownika startu Artura Sopota, puchar dla Cindy, nagroda indywidualna. W ramach nagrody indywidualnych od pana kierownika startu, nagroda dla Cindy Lover. Dobra, to jeszcze daję radę. Kolejne nagrody indywidualne dla najlepszych w tym turnieju, ufundowane przez firmę Fortuna. Cały stan jest 10-20 osób. No właśnie, to nie. Jeszcze na drogę. Ten, mówię, masz w roku jeden. Jutro się tam... Nie, 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 masz jakiś tyk do pływania coś? Maria, nie masz materacy? Znajdzie się jakiś buchany. Buchany. Dobrze jest, piłkę pogracie i badmintona. Jeszcze nie wszyscy. Przedziałem nagroda pocieszenia teraz od pani starosty dla zawodnika z ostatniego miejsca. Patryk Głodek, Wódz Pidy Wawrów. Teraz żeś dowalił, ty! Da
Mamy im te piłki jeszcze. Jeszcze mam. No, weź miało. Oglądacie mundial? Nie. Nie ma. Kto nie ogląda? Ja oglądam, oglądam. Kto nie ogląda? Ja nie. To jedynie ja nie. Dostanie. Dostanie. Proszę, dziękuję. Dobry pomysł. Jakby się widać, nie wiem jak to. Nie oglądam. Kurde zdjęcie, tata chce, proszę bardzo. Tak, i jeszcze pytanie, macie siostrzyczki małe? Mamy, braci, mamy! Mamy, braci, siostry. Ja mam małego braciszka, tam co? A 500 plus? Jest, plus, jest, tak, tak, ja mam wielodzietną rodzinę. Braty, bierz dla siostry, dla tej, którą masz i dla tej, której nie wiesz. Która będzie. Która... Nawet nie wiesz, że jest. Wiesz. To są takie drobne upominki, no ale po to są nagrody, drobne upominki. Jeśli ktoś ufundował, żeby... A pozostałych zawodników, którzy się spotykali, pierwszy i zapraszamy za chwilę wspólne zdjęcie. Dla siostrzyczki, dla cioci, czy dla kogoś. Starsza? To powiedz, że to jest prezent od ciebie i się nie ma. Jeszcze się nie urodziła, ty. A to nie byłeś? Na, termin na maja jest połowę. Tata myśli. Wszyscy będziemy robić. Proszę wszystkie dzieci, proszę wszyscy do wspólnego zdjęcia. Wszystkie dzieci, chodźcie, chodźcie. Chodź.